na wakacje od samego początku, jak tylko sezon się skończył, minęły mi bardzo intensywnie. Mieliśmy z moją fundacją cykl treningów w 7 miastach, 8 treningów, niezwykle intensywny okres czerwcowy, gdzie przewinęło się około 700 dzieci, więc to jest dosyć duża liczba. Służyliśmy swoim doświadczeniem razem z moim sztabem trenerskim, z Radkiem Kolankiem i z Piotrkiem Cyniakiem i również z moimi gośćmi, których zaprosiłem na każdy trening, starali się przyjechać i służyć też swoim doświadczeniem, radami, jak i również pozytywną energią. I myślę, że ten okres był taki najbardziej aktywny. I też się cieszę, że on nastąpił zaraz po zakończonym sezonie, bo ja też mogłem fizycznie troszeczkę lżej ten okres przejść. A później oczywiście lipiec to był typowy okres wakacyjny dla mnie, gdzie mogłem z rodziną sobie spędzić kilka chwil, wyjechać na wakacje, odpocząć od tego zgiełku całego, jak i również fizycznie i psychicznie odpocząć od wysiłku. No i następnie nastąpił ten miesiąc sierpniowy, gdzie wiedzieliśmy, że już w połowie się spotkamy tutaj na hali i zaczniemy przygotowania do kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że wszyscy przejdziemy ten okres przygotowawczy w miarę pozytywnie. Jeszcze w międzyczasie udało mi się wyjechać w kontekście tematycznym, fotograficznym takim i myślę, że na dzień dzisiejszy po pierwszym treningu mogę spokojnie powiedzieć, że w wakacje odpocząłem jak nigdy. Nie, powiem szczerze, że jest tak dużo grania, tak dużo stresu, emocji różnych, że naprawdę ja się wyłączam na ten okres taki wakacyjny, na ten okres między sezonami, że staram się nie myśleć. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest zawsze reprezentacja, zawsze to, że gdzieś te mecze chłopaki grają i staram się śledzić, ale mówię, no, staram się gdzieś też wyłączyć psychicznie od tego, żeby spokojnie z taką chłodną głową, z nowymi emocjami, z nowym nastawieniem pozytywnym wrócić do klubu i zacząć przygotowanie. Oj, ciężko po tym pierwszym treningu, niby miało być lekko, jest ciężko. Ale to tak zawsze, ten pierwszy trening niestety dla nas jest dosyć nieprzyjemny, bo jednak z tej aury takiej wakacyjnej wracamy do pracy, niby nie ciężkiej, ale dla nas jednak ten pierwszy trening jest dosyć wymagający. Oczywiście to się rozluźni za dzień, dwa i będzie już zupełnie inaczej to nasze ciało reagować, ale no nie jest lekko.